Siemano widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Mamy dzisiaj 13 maj, godzinę 12:10. Ja właśnie wyjeżdżam sobie z bazy. Jestem jeszcze co prawda w Głogowie, ale zmierzam sobie teraz na zakupy, bo stwierdziłem, że nie robię sobie już zakupów tak jakby dzień przed wyjazdem, czyli u siebie jeszcze w mieście, tylko po prostu przyjeżdżam, wpakowuję swoje graty i jadę sobie gdzieś do Biedronki albo do jakiegoś innego supermarketu i robię sobie zakupy na wyjazd. Jadę sobie tutaj do takiej jakby... Jest Biedronka, jest takie centrum handlowe. Nie jest to galeria, ale jest parę takich sklepów. Między innymi muszę sobie wejść do jednego z takich sklepów, w których mogę sobie zakupić uchwyt na szybę, żeby sobie powiesić telefon, bo zapomniałem po prostu z domu, a to też nie są duże jakieś tam pieniądze, więc sobie go zakupię, bo jest to mi bardzo potrzebne w trasie. Po prostu ułatwia to robotę, jak telefon wisi na szybie, a nie gdzieś tam po prostu leży na siedzeniu, czy gdzieś tutaj, no gdziekolwiek indziej, w każdym bądź razie. Już mam zlecenie na samochodzie, no co prawda w sumie zlecenia na samochodzie jeszcze nie ma, bo nie mam planowania na nim, ale mam dostać je około godziny 14. Z spedytora dostałem informację, że mam się kierować na jutrzejszy załadunek, który odbędzie się w Warszawie, więc 420 km z Głogowa podjeżdżamy na Warszawę i tam jutro będziemy ładować. Wstępnie jest informacja, że tam ładujemy Włochy, czyli z Warszawy będziemy jechać na Włochy, ale co wyjdzie, to dopiero okaże się tak naprawdę, jak już dostanę zlecenie, bo nieraz było tak, że coś było, o czymś wiedziałem, a później w praktyce wychodziło zupełnie coś innego, bo się te planowania mogą tutaj w każdej chwili pozmieniać. Ale w każdym bądź razie auto odebrane, w miarę świeże, niecałe 100 tysięcy przebiegu, dokładnie 91 tysięcy, wszystko sprawne, umyte, ładnie wyczyszczone, więc to jest najważniejsze. Od razu też z miejsca pozdrawiam tutaj naszego mechanika Andrzeja. Serdecznie Cię pozdrawiam. Dzięki jeszcze raz za to, że pomogłeś mi tutaj zamontować elegancko przetwornicę pod akumulator. Znaczy się, to nie jest żadna jakaś tam filozofia, w sensie taka, bo mógłbym zrobić sobie to sam, ale najzwyczajniej w świecie nie miałem przy sobie narzędzi, żeby to zrobić, więc poprosiłem go, znalazł chwilę dla mnie czasu, żeby mi to fajnie zamontować, więc z góry Ci za to dziękuję i oczywiście pozdrawiam Cię, Andrzej, jeszcze raz. Za chwileczkę mam te centrum handlowe. Pierw idę sobie po ten uchwyt, później atakuję Biedronkę. Będę po zakupach kierował się już na tą Warszawę. Myślę, że z godzinkę potrzebuję, jakąś godzinkę 20 na zrobienie tych zakupów. No to będzie godzina 13, to jak dobrze pójdzie na drodze, to około godziny 18-19 będę już na dzisiaj po robocie. Stanę sobie gdzieś przed Warszawą, najlepiej na autostradzie i będę czekał na jutrzejszy załadunek. Na pewno będzie on z samego rana, bo jak do Włoch, to myślę, że będziemy ładować z samego rana. Jestem ciekaw, jaka temperatura, czy 20 stopni, czy plus 5. Zobaczymy. Odezwę się za chwilę. Ja właśnie, moi drodzy, robię sobie chwilową przerwę, idę sobie na jakiegoś hot doga, kupię sobie kawę i będę jechał dalej. Jeszcze mi zostało jakoś 320 km do Warszawy, więc wszystko idzie dobrze. Zbijam sobie już właśnie temperaturę na minus 20. Co prawda nie będę stał całej nocki na odpalonym silniku, ale teraz jest odpalony agregat już na minus 20 po to, żeby sprawdzić, czy po prostu wszystko dobrze funkcjonuje i czy ta temperatura zostanie dobita. Aktualnie na ten moment mam, nie wiem czy będziecie widzieć tutaj, czekajcie, otworzę Wam autko. Już mam jakoś minus 10 stopni aktualnie na pace, a chłodzę całą przestrzeń ładowną, więc troszkę mu to zajmie, ale widzę, że wszystko fajnie się zbija, więc to jest najważniejsze. Tak więc ja idę sobie coś zjeść i będę jechał dalej. Jest godzina 19:35, ja za już niecałe 10 km mam parking, na którym będę stał do jutra, do rana. Zostanie mi jakoś 78 km podlotu na jutrzejszy załadunek, więc tak jak planowałem, godzina 19:45 około będę już po robocie. Więc ja myślę, że się odzywam dopiero już jutro, jak będę rano ruszał na załadunek. Jeżeli chodzi o dzisiejszą jazdę, nie obyło się bez oczywiście małych koreczków. Przed chwileczką stałem jakieś 20-30 minut, co prawda nie dosłownie stałem, tylko się poruszałem jakoś tak 3-4 km na godzinę, szło to do przodu, ale w każdym bądź razie korek taki był spowodowany tym, że bus Plandeka zajął się ogniem, po prostu spłonął całkowicie. Jak przejeżdżałem koło tego miejsca zdarzenia, no to nic tak naprawdę nie zostało z tego
samochodu oprócz samego szkieletu, że tak powiem. Więc no, najprawdopodobniej samozapłon podczas jazdy. Jest godzina 7:44, ja właśnie przed chwileczką zjechałem sobie z autostrady, ponieważ skontaktowałem się z osobą, która ma mi wydać towar dzisiaj na załadunku. I dobrze się z nią skontaktowałem i że nie jechałem do samego końca, bo miałem zły adres załadunku podany. Gościu, który będzie mi wydawał towar, wysłał mi prawidłowy adres załadunku i przesłał mi informację, że załadunek będzie około godziny 11 dopiero. Więc mogę się podstawić dopiero na 10 i dopiero wtedy będziemy próbować ładować towar. Ale temperatura już jest zrobiona, to jest najważniejsze. Poinformowałem dyspozytora i teraz zjechałem sobie na Maca, idę sobie po prostu po jakąś kawę. Więc tak jakby, no jest 7:45 i myślę, że jakoś 9:00 sobie tak wyjadę. Bo zostało mi do tego miejsca jakieś tam, żeby was nie skłamać, 27, 6 km, coś w tych okolicach. U mnie sytuacja wygląda następująco. Ja właśnie przed chwilą załadowałem towar. Siedzę w bluzie, bo musiałem wejść na pakę w bluzie koniecznie ze względu na to, że tam jest minus 20 stopni. Dokumenty już odebrane, wszystko podpisane, czekam tylko na zgodę od dyspozytora, że mogę odjechać i jadę. Najlepsze jest to, że mam tylko załadowany jeden karton, który mieści się w zaledwie, można go spokojnie objąć jedną ręką i sobie go tak na luzie nieść i waży 1 kg, więc lecimy. Nie ma dużej wagi, praktycznie w ogóle nie ma wagi, więc takie ładunki są najlepsze, jakie mogą być. Po prostu człowiek sobie będzie leciał na spokojnie i tak to wygląda. 2230 km według nawigacji jest do przejechania. Wyjeżdżam z tej firmy, muszę po prostu znaleźć sobie objazd, bo jest wypadek na autostradzie i dość duży ten wypadek, tam chyba z 4 albo 5 samochodów się stukło, więc tam podejrzewam będzie troszkę zablokowana ta droga na jakąś godzinkę albo dwie, a nie chcę tracić czasu, bo mam co dzisiaj robić, chcę dzisiaj ujechać jakieś 900 km, ale to zobaczymy, jak to wszystko pójdzie oczywiście podczas jazdy. Jest godzina 19:14, ja już jestem w Czechach. Taki oto widoczek, lubię tędy zawsze przejeżdżać. Jeszcze do celu 1657 km, więc jeszcze jest co robić. Do granicy z Austrią jakoś stówka chyba jeszcze została, może nawet niecała, ale w każdym bądź razie wszystko fajnie idzie. Nie ma korków, wszystko idzie na bieżąco. Więc z tego naprawdę się cieszę. Plan jest na dzisiaj taki, żeby pojechać gdzieś tak do godziny 12 i pójść spać na 7-8 godzin. Wstać, zjeść śniadanie i sobie znowu pojechać jakoś do 12 w nocy. Więc tak to będzie się prezentowało. Zaraz jak będę zatrzymywał się na tankowanie, no to muszę przemyć sobie szybę, no bo już owadami zawalona. Co prawda nie ma jeszcze tragedii, ale jak będzie możliwość, no to zrobię. No i dzień dobry, mamy kolejny dzionek. Dzisiaj jest środa, godzina 8:44. Ja jestem właśnie po śniadaniu i sobie jadę dalej. Jeszcze do celu 1363 km. 13 godzin i 32 minuty pokazuje mi nawigacja. Google Mapa, więc tutaj do tej Google Mapy trzeba coś sobie doliczyć. Jeszcze. Jutro po rozładunku już mam plan. Znaczy, planu jeszcze na samochodzie nie mam, ale wczoraj dyspozytor mi dał znać, że jedziemy na pusto na Maltę. Więc pierwszy raz zawitam na Malcie po ponad półtora roku pracy. Jestem naprawdę mega z tego zadowolony, bo właśnie ten kierunek mnie... Jest to jeden kierunek, który... Jeden z kierunków, który mnie najbardziej interesuje. I chciałem tam po prostu zajechać. Kilku moim znajomym udało się zrobić to nawet po kilka razy w przeciągu tego czasu, jak pracuję. Ale akurat no nie miałem tyle szczęścia co oni i dopiero teraz w tym momencie właśnie mam tą okazję pojechać na Maltę. Bardzo z tego powodu się cieszę, bo jeszcze nigdy tam nie byłem, a jest naprawdę tam bardzo ciekawie i przyjemnie z tego co znajomi opowiadali. Dziś mają mi dosłać zlecenie, więc nie wiem czy będę ładował towar w piątek, czy dopiero gdzieś w poniedziałek. Raczej obstawiam, że będę ładował w piątek i jakoś chyba w sobotę po południu, albo w niedzielę rano będę płynął z powrotem na Sycylię. Fajnie by było, jakby tak czasowo się udało, żebym chociaż parę godzin mógł sobie poświęcić na zwiedzenie tej Malty i po prostu, żebym mógł sobie pochillować chociaż parę godzin na plaży.
Już w ogóle byłoby super, jakbym ładował w poniedziałek i miałbym cały weekend na Malcie. To już w ogóle byłaby rewelacja, no ale raczej tak nie będzie. Raczej załaduję w piątek i będę albo w sobotę po południu, albo w niedzielę rano wypływał. Więc nawet jakbym po prostu załadował towar w piątek z samego rana i bym gdzieś płynął w sobotę po południu, no to jakby nie patrzeć, półtorej dnia miałbym tak jakby na to, żeby sobie coś tam pozwiedzać, gdzieś pojechać, coś zobaczyć, albo sobie po prostu na plaży posiedzieć, bo znajomy wysłał mi naprawdę bardzo fajną miejscówkę, gdzie jest parking spory przy plaży i nawet jak pójdę na plażę, to auto mam w zasięgu wzroku, żeby po prostu widzieć, co się dzieje przy samochodzie. Więc tak to wygląda. Ja sobie jadę, auto zatankowane do pełna, jeszcze tylko zaraz jak będzie jakaś stacja, to sobie zatankuję AdBlue, bo już mam 52%, a my tutaj mamy wymóg od strony Petita, że żeby nie schodzić poniżej 50%, a już nie, na pewno nie schodzić poniżej 40%, bo gdzieś tam czujniki, grzałki się tutaj pierdzielą, jak jest taka mniejsza ilość poziomu tego AdBlue, więc każą nam po prostu tego pilnować. Mamy godzinę 19:49, do celu jeszcze 650 km, więc jeszcze troszkę jest, nawigacja pokazuje przyjazd na 3:30. 2,5 godziny jakoś będę chciał zostawić na rano. Teraz nie będziecie widzieć, ale po lewej stronie cały czas tutaj jadę wzdłuż wybrzeża, więc widoki naprawdę są konkretne. Pogoda się robi troszeczkę lepsza, bo jakoś przez 3 ostatnie godziny ulewa i burza. Więc naprawdę fajnie było wyjechać w troszeczkę rejon taki spokojniejszy, gdzie tutaj widać nawet troszkę błękitnego nieba. Więc naprawdę spoko, ale jest jeden plus z tej ulewy taki, że mam czyste szyby. To jest najlepsze rozwiązanie w momencie takim, gdy jest pełno owadów rozbitych na szybie. Wszystko po prostu ładnie, pięknie schodzi. Jak widzicie, po raz kolejny trafiłem na Iveco, w którym jest delikatnie krzywa kierownica. Sprawdzałem, czy czasem kumi. O, zobaczcie, jaki widok. I cały czas tak sobie jedziemy już jakoś od 2 godzin wzdłuż wybrzeża, wzdłuż morza. Wracając do tematu. Mam delikatnie krzywą kierownicę w prawą stronę. Już miałem taką sytuację 2 kółka temu na jednym z Iveków. Wtedy pojechałem na serwis i wystarczyło nastawić na nowo geometrię i w tym przypadku też najprawdopodobniej trzeba to zrobić. Zgłosiłem to po prostu firmie i mamy mieć prędzej czy później to zrobione. Będzie prędzej czy później ten serwis w celu nastawienia na nowo geometrii, żeby ta kierownica była prosto. Póki co no kół mi nie drze, więc to jest najważniejsze, bo gorzej by było jakby te koła, opony były zdzierane nierównomiernie, a to widać, jak jest zbieżność tak mega, mega rozjechana, no to to widać. Nie wiem, czy to jest po prostu jakaś wada fabryczna, że po prostu zdarza się to w tych Iwekach, ale no nie wiem, mnie takie coś po prostu irytuje, no nie wiem. Możecie się podzielić w komentarzach informacją, co o tym myślicie. Ja akurat uważam, że jak jadę prosto, to chcę mieć kierownicę prosto, a nie, że jest delikatnie skręcona w prawo, a jak ją wyprostujecie, to auto Wam ucieka w lewą stronę. Miałem teraz właśnie w osobówce podobną sytuację, ale to się po prostu stało przez to, że wahacze wymieniałem z przodu, lewą i prawą stronę w swoim prywatnym samochodzie, no i po takim zabiegu trzeba nastawić geometrię na nowo, żeby ta kierownica była prosto, bo też delikatnie była krzywa, tylko zaś w lewą stronę u mnie w osobówce i jak wyprostowałem, to ściągało do prawej strony, a tutaj jest na odwrót. Jest delikatnie w prawą stronę, a jak wyprostuję, no to auto ucieka w lewą stronę. No ale mam nadzieję, że serwis zostanie mi tutaj odnaleziony. No teraz nie ma co liczyć na serwis, bo przede wszystkim tak, jadę na minus 20, a jak się wiezie towary na minus 20, no to agregat przy temperaturach takich, jakie są teraz, tak jak na przykład tutaj mamy 21 stopni, to jest naprawdę zapierdziel. On praktycznie cały czas jedzie na ciągłym takim jakby biegu. Cały czas ten agregat tam pompuje, żeby ta temperatura minus, ten zakres temperatury minus 15, minus 25 był zachowany. Dosłownie on jak dobije te minus 20, to 2-3 minuty odpoczynku i pompuje dalej, nie?
Co innego by było, jakbym wiózł na plus 20. To w tym momencie ten agregat mógłbym tak naprawdę wyłączyć i nie jechać na odpalonym agregacie, bo by nic się z tym towarem nie stało. Ale u nas w firmie jest wymóg taki, że jak jest towar na aucie, to nie można takich manewrów wykonywać. Silnik ma być cały czas odpalony i ma być odpalony cały czas agregat. Więc tak to wygląda. Jadę dalej, przerwa na obiad już była. Jutro po rozładunku od razu mam się kierować na Sycylię, później z Sycylii prom, dokładnie katamaran. Nie wiem jeszcze o której godzinie, ale na Maltę, po towar najprawdopodobniej. I mam oczywiście nadzieję, że jak gdzieś tam, nie wiem, załaduję towar, przyjadę może na Niemcy albo Holandię, to tam będzie zrobiony serwis w celu nastawienia tej geometrii. Ale zobaczymy, co będzie oczywiście w praktyce. Godzina 9:45. Ja jakąś godzinkę temu rozładowałem się i zmierzam na Maltę. Docelowo do portu, z którego będziemy wypływać na Maltę, miałem od rozładunku 780 km. Do portu, z którego będę płynął na Sycylię, mam jeszcze 456 km. Na 15:19 pokazuje mi przyjazd. Nie mam jeszcze informacji, na kiedy dostanę tego katamarana. Czy będzie to jeszcze dzisiaj, czy dopiero na jutro i czy będę ładował jutro, czy w poniedziałek. Nie mam jeszcze takiej informacji. Mam nadzieję, że w przeciągu kilku najbliższych godzin będę wiedział. Mam nadzieję, że zanim dojadę po prostu na port, z którego wypłynę na Sycylię, będę już wiedział co i jak. Mam tylko informację taką, że spedycja organizuje prom. Jeżeli chodzi o rozładunek, no to był szybki i sprawny. Podjechałem, zadzwoniłem tylko do osoby kontaktowej. Ta osoba do mnie wyszła, wydałem jej towar, podbiła dokumenty elegancko i tak sobie jadę. Zjadłem na szybko sobie śniadanie. Jednak jakby nie patrzeć, jest co robić, bo mi się wydaje, że firma będzie chciała mnie jeszcze wysłać na Maltę dzisiaj promem. Myślę, że między godziną 20 a 22, bo tak chyba z tego co wiem, pływają promy na Maltę z Sycylii. Generalnie bilet już mam ze sobą, bilet powrotny też. Pierwsza tura samochodów, która zjechała, zaraz podejrzewam, będą wpuszczać mnie. No i dobra, wjeżdżamy. No i ciśniemy, jesteśmy już na Sycylii, 143 km do kolejnego portu, z którego wypłyniemy sobie na Maltę. I dostałem informację od dyspozytora, że zmieniony jest booking na godzinę 21. Mam przyjazd na 18:51, więc no jest to niemożliwe, żebym ja dojechał na 19 i dostał bilet i żeby na mnie po prostu zaczekali na ten prom, który odpływa o godzinie 19. Więc najważniejsze, że się udało i że popłyniemy dzisiaj. Informację mam taką, że jutro rano ładujemy na Malcie. O 18 wypływamy, więc zbyt dużo czasu na zwiedzenie Malty mieć nie będę. Ale podstawię się jak najszybciej się da tylko na załadunek. Myślę, że 7 już będę stał pod bramą, żeby jak najszybciej załadować, bo chcę po prostu pojechać sobie po jakieś pamiątki. Kupić parę magnesików, coś sobie popatrzeć. Wskoczyć na jakąś plażę, może do tej godziny 18 uda mi się pokąpać trochę w morzu. Akurat tak tutaj trafiłem, że wyjeżdżam od razu z Malty, a czasami jest tak, że albo stoi się weekend, albo nawet dłużej niż weekend. Mój znajomy stał tutaj nawet 5 dni na Malcie z oczekiwaniem na załadunek. No ja niestety takiego szczęścia nie miałem. I sytuacja wygląda następująco, bo myślałem, że będę jechał z... generalnie. Towar docelowo na Malcie ładuje, który pojedzie ze mną na Węgry, do Budapesztu. Ale z tego, co dostałem informację od dyspozytora, wygląda na to, że jeszcze będą chcieli coś mi doładować do tej samej firmy w Budapeszcie, we Włoszech. Najprawdopodobniej w okolicach Neapolu, ale dopiero we wtorek, bo w poniedziałek jest święto we Włoszech i nie pracują. Więc będę miał tak naprawdę od piątku do środy czas na przejechanie 2300 km, więc jak najbardziej spoko. Będzie długi weekend, też w fajnej okolicy będziemy spędzać czas, bo Włochy, będzie ciepło, będzie można coś pozwiedzać. Jak będę miał dużo czasu, bo to jeszcze tak do końca nie jest w 100% potwierdzone, bo tam czekają w ciągu dalszym na to, czy klient będzie chciał
wysyłać ten towar jednym transportem, czy po prostu pójdzie ktoś inny, odbierze we wtorek albo w środę ten towar i pojedzie dalej. Więc zobaczymy, jak przyjdzie mi oficjalnie do 18.30 zlecenie na samochód. Ale w każdym bądź razie, jakby się okazało, że będę sobie na spokojnie jechał do wtorku z Malty na załadunek, załóżmy w Neapolu, to nie będzie zbyt dużo kilometrów, to będzie około jakoś 1200 czy tam 1400 kilometrów. No to będę na pewno chciał zahaczyć sobie Etnę, wulkan, koło którego tak naprawdę za chwilkę będziemy przejeżdżać, ale nie będę miał czasu, żeby na niego wjechać, bo muszę gonić do portu, żeby zdążyć na prom. Ale już jak w drugą stronę będę właśnie z Malty wracał i będę miał tego czasu sporo, bilet powrotny na, że tak powiem, z Sycylii, no na Włochy. Znaczy, nie wiem, jak to dosłownie nazwać, więc musicie mi wybaczyć, no ale w każdym bądź razie na kontynent, no to będę miał tego czasu zdecydowanie więcej, a bilet mam ważny, powrotny 60 dni, więc będę mógł sobie troszkę czasu na tej Sycylii spędzić w okolicach tej Etny, żeby tam wjechać na górę i sobie po prostu porobić zdjęcia i najzwyczajniej w świecie coś zobaczyć, bo być tutaj i nie wjechać na Etnę, no to można byłoby powiedzieć, że byłby to grzech. Więc tak to wygląda. Ja odzywam się do Was już jak będę w porcie i oczekiwał na prom na Maltę. Ja już jestem w środku na promie. Tak to wygląda. Szkoda, że jest ciemno. Nic nie będzie widać, ale jutro jak będziemy wypływać o 18, to coś się nagra dla Was. Magnesiki kupione. No i dobra, moi drodzy. Ja już jestem na Malcie. Godzina 7.00. Właśnie przed chwilą wstałem. Za mną, jak widzicie, morze. I fajna miejscówka do stania na Malcie generalnie. Mam 3 załadunki dzisiaj i plan jest taki, że jadę je szybko pozbierać. Prom mam o godzinie 18.30, więc myślę, że do 11 godziny uda mi się pozbierać te towary, które mam zabrać dzisiaj, o ile dobrze pójdzie. Ale mi się wydaje, że nie będzie tutaj jakiegoś tutaj problemu na tych załadunkach. I wracam tutaj na tą miejscówkę, żeby sobie posiedzieć. Teraz aktualnie jest zachmurzenie, ale patrzyłem sobie na radar pogodowy i od godziny 11 ma być już słońce tutaj. I ma być słońce do samego wieczora, więc przyjadę sobie tutaj. Ciepło jest, naprawdę jest ciepło, pomimo tego, że jest pochmurne niebo, jest 24 stopnie, więc elegancko. Jak po prostu przyjadę po południu tutaj posiedzieć, to pokąpię się, pokorzystam chwileczkę tutaj z bycia na Malcie. Niestety szkoda, że jestem tak krótko na tej Malcie, bo dzisiaj o tej 18.30 będę wracał z powrotem na Sycylię. Ale no, sam fakt tego, że jesteśmy na Malcie, mnie cieszy, bo czekałem na to, żeby zobaczyć, jak tutaj jest. Więc naprawdę bardzo fajnie. Idę teraz postawić sobie ściankę i będę jechał w dwóch temperaturach i będę zmierzał na pierwszy załadunek. Malta jest tak malutka, że z jednego tak jakby końca wyspy na drugi się przejeżdża w 25 minut. Około 20 km, 25 maksymalnie będzie. Ale jest dość sporo korków, bo jest dość ciasno. Jeszcze mam 12 km do pierwszego miejsca załadunku. U mnie sytuacja wygląda następująco. Jestem po dwóch załadunkach i oczywiście nie robię ich w kolejności, bo na jednym nie miałem packing listu, dopiero teraz go otrzymałem i wracam teraz dopiero na pierwszy załadunek. A już dwa, właśnie teraz byłem na ostatnim załadunku według planowania, więc dzisiaj zrobiłem wszystko tak jakby od tyłu. Ale najważniejsze, że załadowane. Na pierwszym 3 boksy, 3 kartony. Na drugim 2 palety, jedna na 5 stopni, druga na 20. I teraz jadę po resztę boksów na pierwszy załadunek. Jest godzina 10.55, więc tak jak planowałem, do 11 uda mi się wyrobić. Słoneczko wychodzi. Co prawda niebo nie jest błękitne, szkoda, ale później może po godzinach bardziej popołudniowych będzie. Więc sobie dzisiaj spędzę jakieś 5 godzin na plaży. Jadę sobie na plażę. Nie mam niestety możliwości, żeby zwiedzić sobie Valettę, czyli stolicę Malty, ze względu na to, że stoję na temperaturze i znalazłem parking, na którym musiałbym zostawić auto, jakbym chciał iść zwiedzić centrum właśnie Valetty i bym miał do niego daleko. I jak jest towar po prostu na samochodzie, to wolę tego nie robić, bo jakby coś się stało z agregatem, no to miałbym zdecydowanie dalej do tego samochodu niż na plaży. A tak jak zresztą rano dzisiaj widzieliście, ten parking jest praktycznie na tej plaży, praktycznie no dosłownie na plaży, można tak powiedzieć, więc widzę samochód jakby
bez żadnego problemu i mam do niego 50, może 100 metrów, więc w każdej chwili mogę podejść i zobaczyć, co się z tym samochodem dzieje. Oczywiście jakbym stał bez temperatury, to pierwsze, co bym zrobił, to raczej, i bym miał na przykład możliwość stać tutaj cały weekend, no to pierwsze, co bym zrobił, no to bym poszedł sobie na centrum Valletty, ale myślę, że póki pracuję w Arze i będę jeździł, to będę miał okazję tutaj bywać. Co prawda teraz czekałem półtora roku, ale czasami jest tak, że nawet moi znajomi co kółko trafiają na Maltę. To po prostu zależy od szczęścia, w którym aktualnie się znajduję. Tutaj ten kierunek jest mega fajny i mega się cieszę z tego powodu, że mi się to trafiło, bo nawet jeżeli jestem tutaj kilka godzin, co prawda, i nie mam zbyt dużo czasu na pozwiedzanie tutaj Malty, to i tak jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna sprawa, że miałem okazję tutaj nawet spędzić te kilka godzin i na pewno z miłą chęcią będę chciał tutaj wracać. I szczególnie bym chciał, żeby trafiło się tak, żebym został tutaj na dłużej. Wyspa naprawdę jest piękna, palma na palmie. Z zabudowy, architektura naprawdę przekozacka, robi to mega duże wrażenie, a szczególnie nie mogę się doczekać. Z drugiej strony, jak będę dzisiaj znowu w porcie i będę wypływał o godzinie 18, bo wczoraj jak wpływaliśmy na Maltę, do portu w Valletcie, no to była sytuacja taka, że była już godzina 23:15 jakoś i naprawdę całe to miasto robiło naprawdę mega, ale to mega pozytywne wrażenie i jak to wszystko było ładnie oświetlone, więc nie mogę się doczekać, jak teraz po prostu zobaczę to jeszcze tak jakby troszkę za dnia. Czekajcie, bo się tutaj machnąłem na rondzie, nie zjechałem w ten zjazd. Nie wiem, co trzeba, ale nie wiem dlaczego, ale tutaj, kurde, TomTom troszkę działa tak opóźniony. Nie wiem dlaczego, czy to jest spowodowane po prostu jakimiś problemami GPS-u, ale naprawdę działa z takim opóźnieniem i to dość sporym. Czasami jest tak, że ja już dawno zjechałem z ronda, a on mi pokazuje, że ja dopiero wjeżdżam na rondo. Nie wiem, czym to jest spowodowane, jak ktoś wie coś na ten temat, to może się z tym podzielić w komentarzu, ale jeżeli chodzi o właśnie ten port, to tam naprawdę jest mega piękna promenada i wczoraj w nocy to naprawdę świetnie wyglądało, więc jak tylko dzisiaj będę wypływał, to będę chciał Wam to nagrać. Co prawda nie będziecie mieli takiego efektu jak w nocy, ale będziecie mogli zobaczyć, co się dzieje, jak to wygląda. I jeżeli chodzi o przeprawę tym katamaranem, tym statkiem, no to rewelacja. On się tam rozbujał do niecałych 80 km na godzinę, więc to naprawdę bardzo, ale to bardzo szybko płynie. Więc naprawdę fajne doświadczenie, ale i tak sam fakt tego, że człowiek jest na Malcie, to jest naprawdę coś niesamowitego. Na plandekach bardzo rzadko spotykany kierunek, bardzo mało ładunków jest, no chyba, że ktoś ma jakieś stałe kontrakty i tutaj od czasu do czasu jeździ, ale jeżeli chodzi o to, jak prowadziłem swoją firmę transportową i jeździłem tylko i wyłącznie na giełdzie, no to takiej możliwości nie było, bo takich ładunków jest niewiele. Albo jak są, to idą po prostu w doładunkach na dużego i nie opłaca się po prostu plandeki, busa ciągnąć tutaj. Paliwo jest naprawdę mega tanio. Diesel Euro 21. Euro 21 diesel. Gdyby takie były ceny paliwa u nas, to byłaby rewelacja. To jest cena takiej, tak jakby 3-4 lata temu, może 5, jak było na Luksemburgu. Euro 10, euro 15, czy tam w okolicach euro 20, więc naprawdę spoko. A teraz na luksie to już podrożało nawet paliwo. No ale no nic, jeszcze 3,3 km do załadunku ostatniego i wracam w to miejsce, które Wam pokazywałem wcześniej, jak wstałem i się szykowałem do wyjazdu na załadunki. Dobra, ja już jestem załadowany, tutaj sobie zostawiłem autko, a tutaj idę sobie posiedzieć na plażę. Więc tak jak mówię, tutaj przynajmniej mam taką sytuację, gdzie mogę sobie w każdej chwili podejść do samochodu, a jakbym był na mieście, to nie miałbym tej możliwości. Dla takich chwil naprawdę fajnie jest być kierowcą busa, bo raczej zestawem bym tutaj nie podjechał. Ja już jestem na promie. Podpięty pod prąd, 17:00 w sumie jest. No i niestety opuszczamy już Maltę.
idę na pokład, tylko sprawdzam, czy agregat jeszcze zbija temperaturę prawidłowo, ale widzę, że jest wszystko w porządku, więc najważniejsze. Zobaczcie, ten katamaran nosi nazwę Jana Pawła II. Znalazłem sobie fajne miejsce na przeprawę z fajnym widokiem. Akurat jak będziemy wypływać, to będę widział całą, tak jakby cały port teraz, pełno piasku z plaży jeszcze. Zjadę to, jeszcze jakiś prysznic zahaczyć jeszcze na Sycylii. No i dobra, my już się znajdujemy właśnie w tym momencie na Sycylii i do przejechania już tak zbyt wiele nie mamy, bo dostałem informację, że będziemy najprawdopodobniej w poniedziałek albo nawet dopiero we wtorek ładować coś w okolicach Neapolu, więc z tego punktu, z tego portu w Pozzallo, gdzie jestem, mam do przejechania na weekend 790 km. Plan jest taki, że dzisiaj zostaję sobie nad Sycylii, jutro sobie spróbuję zwiedzić Etnę, bo jest po drodze tak naprawdę. Nie trzeba dużo kilometrów nadrabiać, żeby po prostu tam sobie zajechać, bo ta Etna praktycznie jest wzdłuż głównej drogi, czyli autostrady, znaczy przy autostradzie. Delikatnie trzeba zjechać z autostrady i tam podjechać sobie do góry kawałek. Ale będąc właśnie w okolicy, no to nie mogę nie wykorzystać tej okazji, tylko po prostu sobie tam zajadę. I docelowo do Węgier, bo nie wiem, czy wam wspominałem, gdzie jadę, ale docelowo jedziemy do Budapesztu. Rozładunek wpisany jest na wtorek, ale ze względu na to, że jest święto i nie wiem, czy we Włoszech są zielone świątki, czy nie ma, ale jak się okaże, nie załaduję w poniedziałek, tylko dopiero Włochy załaduję we wtorek, no to będę rozładunek miał dopiero w środę na Budapeszcie. I dobra, mamy kolejny dzionek, godzina 11.24, ja już jestem ogarnięty rano, pierwsze co zrobiłem, no to poszedłem pod prysznic, zrobiłem sobie śniadanie, podjechałem do marketu, dokupiłem parę rzeczy i właśnie w tym momencie zmierzam sobie na Etnę. Pogoda nie jest zbyt zaciekawa, co prawda jest ciepło, jest wręcz kurde upał, 33 stopnie pokazuje mi termometr samochodowy podczas jazdy, więc jest naprawdę grubo, jeżeli chodzi o temperaturę. Ale jak widzicie, niebo jest pochmurne i obawiam się, że jak widzicie, nawet przede mną jest Etna tak naprawdę i ją bardzo słabo widać, gdzieś tam jakieś zarysy tego wulkanu, ale jak wjadę do góry, może być zupełnie inaczej, aczkolwiek nie nastawiam się na jakieś fajne widoki. Chcę po prostu tam pójść i się przejść po tej okolicy tego wulkanu, bo jest taka możliwość i dlatego też tam jadę. Plan na dzisiaj jest taki, że jeszcze nie wiem do końca, czy wyjadę sobie dzisiaj z Sycylii, czy zostanę na Sycylii, bo tak naprawdę nie śpieszy mi się, bo tak jak wam mówiłem wcześniej, mam doładunek najprawdopodobniej w poniedziałek, mimo tego, że jest święto, to ktoś przyjedzie mnie najprawdopodobniej w poniedziałek załadować tym towarem, żebym dojechał sobie na Węgry na wtorek, ale zobaczymy, mam dostać informację w poniedziałek z samego rana, no jest jakieś prawdopodobieństwo, jest jakaś szansa, że w poniedziałek będzie hasło około godziny 9, że jednak załadujemy we wtorek, ale oni są dobrej myśli, ja też jestem dobrej myśli, więc zobaczymy, co się będzie działo dopiero w ten poniedziałek. Jeszcze mam 23 km do parkingu, który tam u góry się znajduje. Też chcę sobie kupić jakieś magnesiki na lodówkę. Mam nadzieję, że będą tam u góry. Ale tak naprawdę zobaczymy, czy zostanę dzisiaj na Sycylii, czy się przeprawię już na kontynent, bo teoretycznie no nie śpieszy mi się, no bo mam jakieś 700 km do zrobienia, równie dobrze mogę sobie to jutro wszystko zrobić. Ale zobaczymy, na razie jadę na Etnę i odzywam się, jak będę już tam u góry. Zastanawia mnie jedno, czy te kamienie, które są tutaj już, to są kamienie rozrzucone przez te tysiące lat, przez ten wulkan. I te kamienie są pokryte tak jakby taką zastygniętą nawet lawą.
Mega mnie to zastanawia, jest to mega ciekawe. Czy to już są te kamienie, które on wyrzucił, ten wulkan, przez ten cały okres jego aktywności, czy co? Jak ktoś może zna się bardziej na tych sprawach ode mnie, to proszę dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym myślicie, ale wygląda to naprawdę mega, mega. Zobaczcie, ile tego tu jest. Wszystko praktycznie powypalane. No i już jestem na miejscu. Taki oto parking. Muszę i zaraz zapłacić 4 euro za niego. Ale dużo miejsca jest, zobaczcie. Mimo wszystko jest też dużo ludzi. Tam jest główny krater. Tutaj jest jeden. I tutaj jest jeszcze jeden. Dlatego będę chciał pójść. A tam widziałem kłady. Jest jakiś quad tour, więc może będzie możliwość, żeby po prostu wyjechać na ten główny krater u góry quadem. Tutaj po prawej stronie jest pierwszy, najmniejszy krater. Tutaj po lewej jest ten średni, a tam u góry jest ten największy. Idę się dowiedzieć, jaka jest cena za wyjazd quadem do góry. Przejazd quadami odpada, bo 150 euro, więc to jest bez sensu. Drogo, drogo, powiem wam szczerze. Jeszcze jakby było tak z 70-80 euro, to bym się skusił, ale 150 nie dam. Tutaj już jest dawno wygaszony krater. Już nie jest aktywny. Tutaj aktywny jest tylko ten na samej górze. Ale widzę, że wyciąg też jest, więc pójdę zobaczyć cenę wyciągu. Lepszy na spacer, bo trzeba troszkę kondycję poprawić, bo... Zobaczcie, pełno tutaj jest tego, tych wyrzutów, tych kamieni z tego wulkanu. Wygląda. Pozdrawiam z tego miejsca serdecznie Marcina. Nawet nie wiedziałem, że tu można wjechać bezpośrednio na Etnę. Co prawda pod Etnę, bo na górze można byłoby powiedzieć, jakbym był, że jestem bezpośrednio. Ale widoki są tutaj przekozackie, więc dzięki Marcin za podesłanie miejscówki. Jeżeli ktoś by się kiedyś tutaj chciał dostać, no to bilet, kurde, za parking jest niedrogi. Za 6 euro kupujecie bilecik na cały dzień. Tak więc jeszcze raz pozdro i ja zaraz uciekam na dół i nie wiem, chyba zostaję dzisiaj na Sycylii. Tutaj jeszcze do pozdrowień Marcina chcę dołączyć jeszcze jedną osobę. Ale to będzie osoba, która sama będzie wiedziała o tym, że ma ode mnie pozdrowienia, więc kto ma wiedzieć, ten wie. Pozdro z Etny. Wszystkiego dobrego. A ja w tym momencie właśnie przyszedłem sobie do samochodu. Jeszcze tylko podejdę z tej strony sobie, bo już będę powoli zjeżdżał. Wybaczcie mi za jakość dźwięku, bo tu troszkę wieje. Ale chcę wam jeszcze pokazać tutaj te miejsce. Kurde, troszkę się tutaj pokręciłem. Prawie 7 km zrobiłem. Chcę wam właśnie tutaj o te miejsce pokazać. Zobaczcie, ile tutaj jest tej zastygniętej lawy, tych kamieni wyrzucanych. To jest coś naprawdę niesamowitego. Jak ktoś kiedyś będzie miał okazję, żeby tu przyjechać, to śmiało wjeżdżajcie. Lokalizację wam udostępnię w opisie filmu, standardowo. Dzielę się z wami czymś takim, bo jeżeli są fajne miejscówki sprawdzone, to macie współrzędne geograficzne w opisie filmu. Ja jadę dalej.